Ja. Vilken tid efter maten? Efter mat eller efter frukost? Kör. Titta på. Spar. Det går så. Hæ? Det går så. Bra. He looks to make it 4-4 with an impressive show inside the KSW cage. From the Grappling Krakow, here is Robin No i szybko. Jest zapięta klamra mimo prawego podchwytu.
stocznia ruchowa sprowadził w tej chwili tę walkę do parteru. I to powinna być jego gra. To powinien być początek tego, jak on chce toczyć tę walkę. To jest pół gardzie, 3 minuty do zakończenia pierwszej rundy. To naprawdę sporo czasu, a więc niespecjalnie też będzie ruchała tutaj, a rzuca, że na przejścia pozycji. No wydaje się, że można skontrolować nawet z tej półgardy, przełożyć lewą rękę nad głowę rywala, no i spróbować łokciami porozbijać swojego przeciwnika. Odniesienie pozycji i przejście od razu do pozycji boczej z ciosem. I razem za tę akcję. A i będzie ryzykowo domin oddający plecy. Bardzo mocno. W tej chwili tym kolanem. Dobre kolano, od razu wpięcie nogi. Właśnie. I nie zabrał możliwość się tą nogę, którą potrzebuje tutaj do tego, aby postawić na macie i podnieść się do stójki. No i w konsekwencji tej akcji włożenia tej nogi teraz mamy plecy. Kapitalnie wymyślił to, żeby wpływała. A ponieważ do zakończenia walki jeszcze 2 minuty, więc będzie musiał mocno sprężać się Michał Domin, aby uniknąć tego duszenia za pleców. Zastawił pułapkę, przewidział iście szachowo ruchy, które wykonał Domin w defensywie i był przygotowany na to, aby zająć te plecy. No i teraz dobra kontrola, stabilna, nie rzuca się za wszelką cenę na to, aby szukać duszenia. Jest możliwość je porozbijać czy wybalać, przygotować sobie, uturować drogę do tego, aby złapać duszenie, ale mało brakowało, aby Domin wyszedł teraz z tej sytuacji. Dalszym ciągu jednak zajęte plecy rywala, mimo że Michał Domin usiłował wyjść z tego, wydawało się, że dobrze, ale to ciężkie chwile dla zawodnika od tego rządu. Rozciągnięcie. No i tak, to z deszczu pod rynę, jak to się mówi, uciekające z pleców oddając dosiad. Jeszcze jest niespełna minuta, więc trzeba rozpuścić ręce, trzeba w tej chwili zdewolować zupełnie obronę rywala. Trzeba sprawić, że sędzia Tomasz Brunder przerwie tą walkę, dlatego że jeszcze jest dużo czasu, jeżeli będzie ruchała dynamiczny. Ale on za wszelką cenę chyba tak jakby podrać chciał swojego przeciwnika. No właśnie nie, to chyba był moment, kiedy zostawił rękę, wychodząc do siadu Domin i on tu rękę zepchnął, powiedział mu, że to będzie oddanie pleców. Słyszę narożnik, słyszę, że on powiedział, aby bił, że w ten sposób ma zwyciężyć ten pojedynek. Zawsze jest ryzyko, kiedy dochodzi się do dźwigni kończącej, na to, że przestrzeli się dźwignię, czy na rękę, czy na nogę, czy na głowę i w konsekwencji chyba ucieknie z poddania. A już w tej chwili na poddanie jest zdecydowanie za późno. Natomiast, no cóż, a jednak nie, to się uda ci w żaden sposób nie może, bo to jest ostatni gong. Koniec walki! Jednak Tomasz Brunder równo z gongiem ogłasza przegraną czatnię. To musimy zobaczyć na powtórce. Równo z gongiem klepnął raz Michał Domin. No czemu to zrobił? Nie wyciągnąłby tej dźwigni. Robert Ruchała, no ale... No tak, lekki pokaz gimnastyczny Robert Ruchała jeszcze na koniec tego pojedynki. Dobra walka, dobra kontrola. Zakończono to wszystko dźwignią. Na łokieć, popularną walką. Nie pierwszy, to już raz widzimy takie nieoczekiwane zakończenie w ostatniej sekundzie. Czy to była ostatnia sekunda? Czy to było równo z tym gongiem, który ogłaszał zakończenie rundy? Mają mi równo z gongiem! Ale to... No nie stwierdzimy tego. Jest w każdym razie zwycięstwo przez dźwignię łokcioną Roberta Ruchały. Jest drugie poddanie w jego karierze i okazuje się, że... To, że rekord jest nieskazitelny.